Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Przede wszystkim mam nadzieję, że wczorajsza niespodzianka, wczorajsze spotkanie z jednym z moich ulubionych poetów, było dla Was przyjemnością. Chciałbym, żeby wspaniałości z nieba jak to wspaniałości z nieba Kojarzyły nam się z przyjemnościami, które płyną z Królestwa Bożego, dlatego że życie chrześcijanina, oprócz tego, że bardzo często jest walką z samym sobą i zabieraniem się samego siebie, również jest powodem do radości, również jest powodem do wdzięczności i bardzo często Bóg daje nam coś dobrego, byśmy mieli powód do. Wydawania owocu Ducha Świętego, o którym jest obecna seria krótkich naszych rozważań. Kontynuujemy omawianie cech Owocu Ducha Świętego, dziewięciu cech Owoców Ducha Świętego. Dzisiaj przed nami kolejne trzy cechy: jednego Owocu Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, że jedną z cech, Owocu Ducha Świętego jest cierpliwość. Jedną z charakterystyk człowieka, który przejawia w życiu owoc Ducha Świętego, to fakt, że jest on człowiekiem cierpliwym. Ale czym jest właściwie cierpliwość? Cierpliwość, moim zdaniem, to takie emanowanie spokojem w naprawdę stresujących sytuacjach. To również takie okazywanie empatii innym wtedy, gdy inni nie działają zgodnie z naszymi standardami czy naszymi oczekiwaniami. To bardzo ważne. Kiedy okoliczności powodują, że coś nie sprawdza się, coś jest niezgodne z naszymi oczekiwaniami, my emanujemy spokojem, ponieważ jesteśmy cierpliwi względem tych okoliczności. Kiedy ktoś nas zawodzi albo nie tyle nas zawodzi, co po prostu robi inaczej, niż my myśleliśmy, że on zrobi, to również cierpliwość polega na tym, że jesteśmy spokojni i potrafimy w takiej sytuacji okazać drugiej osobie empatię i zrozumienie. Cierpliwość rodzi się właśnie wtedy, gdy wspieramy, Innych na drodze ich własnej jakby ścieżki w życiu. Kiedy wspieramy innych, kiedy inni y, potrzebują się rozwinąć, i wtedy, kiedy my rozwijamy się pomimo okoliczności, które nieraz nam się przytrafiają. Osoby cierpliwe to są osoby, które nie denerwują się kiedy coś zawodzi lub ktoś zawodzi, kiedy nie irytują się, a przynajmniej nie dają się łatwo zirytować, pobudzić do złości albo skłonić do wykazania jakiejś agresywnej postawy. No i właśnie jedną z cech owoców w Duchu Świętym jest. Taka cierpliwość. Cierpliwość względem okoliczności i cierpliwość względem innych ludzi. I warto tutaj wspomnieć, że nieraz ta cierpliwość jest również cierpliwością względem nas samych. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, chcielibyśmy, żeby coś już działało w naszym życiu inaczej, ale potrzebujemy trochę cierpliwości. Kolejną cechą, o której mówi Słowo Boże przy okazji omawiania Owocu Ducha Świętego, to uprzejmość. To jest bardzo prosta cecha. Uprzejmość to inaczej mówiąc, życzliwość względem drugiego człowieka. Uprzejmość zakłada, że bez względu na różnice poglądów, bez względu na różnice wykształcenia, bez względu na różnice intelektualne, wszystkim ludziom. Okażemy traktowanie życzliwe, takie na jakie zasługują. Będziemy umieli poszanować inne osoby i, uwaga, służyć im w razie potrzeby. Będziemy potrafili zadbać o to, byśmy umieli okazać współczucie wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje współczucia, zrozumienie wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje zrozumienia i pomocy. Wtedy, kiedy drugi człowiek potrzebuje pomocy. To właśnie charakteryzuje słowo uprzejmość, takie pomaganie innym ludziom, wtedy, kiedy ta pomoc jest potrzebna, takie okazanie współczucia drugiej osobie, w sposób grzeczny i taktowny zwracanie komuś uwagi. Osoby, które są uprzejme, to są osoby, które niezwykle rzadko, jeśli kiedykolwiek, okazują innym osobom niechęć, złą wolę albo zazdrość. Kolejną sprawą, o której mówi Słowo Boże do nas przy okazji Owoców Duchu Świętym, to dobroć. I czym jest dobroć według Słowa Bożego? Dobroć to takie autentyczne nastawienie względem drugiego człowieka, aby mu pomóc, ale uwaga w miłości do Boga i w miłości do Bożego Słowa. Dobroć nigdy nie przybliża się do grzechu. Dobroć nigdy nie nakłania do grzechu i dobroć nigdy nie przymyka oko na grzech. Człowiek dobry to człowiek, który postępuje słusznie, i traktuje innych ludzi tak, jakby, by chciał, jakby chciał być sam traktowanym. Zresztą tak powiedział Pan Jezus, że róbcie innym ludziom to, co byście chcieli, by inni ludzie czynili względem was. Dobroć jest po prostu przyzwoita. Dobroć jest po prostu uczciwa, dobroć jest po prostu moralna, dobroć jest po prostu honorowa, dobroć jest po prostu prawa, a przede wszystkim dobroć nakierunkowuje, na Boże Słowo i nakierunkowuje naprawdę z na prawdę z Bożego Słowa. Dobrzy ludzie nie tylko sprawiają yy, dobre uczynki. Dobrzy, dobrzy ludzie sprawiają tacy dobrzy, którzy, których ta dobroć wynika z owoców w duchu świętym, sprawiają po prostu, że świat dla drugiego człowieka staje się ciut lepszy. Takie niby proste. A czasem takie trudne. Czasem mam wrażenie, że my wszystko wiemy o owocu ducha świętego, wszystko wiemy o charakterystyce związanej z cechami opisującymi owoc duchu świętym, ale kiedy przychodzi nam do praktycznego zastosowania, no to mamy wiele do zrobienia. Czasem, kiedy przeglądam różne komentarze na YouTubie, również pod swoimi. Nagraniami, kiedy przeglądam przeróżne komentarze na Facebooku, mam wrażenie, że wszystko wiemy, ale nijak nie potrafimy tego zastosować. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj nad tym pochylili, żebyśmy się zastanowili, czy cechy owocu Ducha Świętego są dla nas wyzwaniem. Czy te cechy. Przejawiamy w życiu codziennym, bo jeśli nie, to musimy wołać do Pana Boga, by nauczył nas chodzić w Duchu Świętym. I tego sobie i wam życzę. Wspaniałości z nieba, owocu Ducha Świętego, dobrze rozwiniętych cech tego owocu Ducha Świętego, tak rozwiniętych, by nie były widziane tylko w praktyce, nie tylko w teorii, przepraszam, ale również w praktyce, byśmy przejawiali te cechy w takim codziennym życiu, byśmy przejawiali te cechy również w przestrzeni internetowej, byśmy byli wzorem dla innych w tej sprawie. Do usłyszenia jutro z Bogiem. Pa!